Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z Pixelmonów. I słuchajcie, wow! Nie spodziewałem się takiego efektu, naprawdę. Myślałem, że to jest mit z tymi wszystkimi łapkami w górę i tak dalej, ale nasz ostatni film, czyli 39 odcinek z Pixelmonu, słuchajcie, na ponad 8000 wyświetleń ma 1500 łapek w górę. Nie macie pojęcia, jak to zadziałało na ten film. Ten film jest teraz, po wpisaniu danej frazy a la Pixelmon po polsku, jest najczęściej wyszukiwanym filmem, jaki możecie znaleźć w internecie w tym momencie. Więc nie spodziewałem się aż tak dobrego efektu. I jestem ciekawy, czy da się ten efekt poprawić, moi drodzy. Więc zejdźcie teraz na dół, dajcie łapkę w górę i zabierajmy się do oglądania. I dobra, słuchajcie, co dzisiaj robimy? Napisaliście mi pod ostatnim filmem, że są jeszcze inne skamieliny. Wziąłem tylko... Znalazłem 5 skamielin, a okazuje się, że jest ich aż 10. Więc na następne odcinki będziemy mieli plan, żeby znaleźć więcej troszeczkę tych skamielin, bo chcemy znaleźć wszystkie starożytne Pokémony, a nie tylko połowę, bo to by było troszeczkę szkoda. I słuchajcie, aha, to już mam wyjętego tego fosila, więc tego naszego najnowszego fosila sobie już idziemy oczyścić, moi drodzy. Wrzucamy go sobie do oczyszczarki i dzisiaj będziemy się zajmować Omanite'em, żeby go w Omastara wyewoluować i on na jakimś dużym levelu wyewoluował. Omanite, on na 40 chyba, albo 40 którymś, już nie pamiętam, ostatnio sprawdzaliśmy. Też muszę wam was przeprosić, że niestety nie wychodzą zbyt regularnie teraz filmy, ale jak wam już parę razy nawet na streamach czy na innych filmach mówiłem, jest naprawdę straszny młyn z moją szkołą. Po prostu nie wyrabiam z nauką i tak dalej. Jest teraz godzina 20:08, wyszedłem z domu, tak wygląda mój tydzień. Wracam po godzinie 20 i zabieram się cały czas do nauki. Jak wiecie, życie studenta, może nie wiecie, bo większość z was jeszcze nie jest na studiach, ale kiedyś będzie, to jest najbardziej pracowity okres w waszym życiu. No i w sumie z jednej strony najbardziej pracowity, a z drugiej strony najbardziej opierdzielacie się w tym. To jest ciężko to pojąć. Jak będziecie studentami, będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale naprawdę sesja to jest najgorsza rzecz, jaka może was w życiu już spotkać, jeśli chodzi o naukę. Nie polecam nikomu. No ale dobra, już to nie jest film, żebym się tu żalił wam, jak to źle jest na studiach, ojeju, jeju, diabeł, diabeł. Ale zobaczmy, co mamy tu. Anorith. Nie znam tego Pokemona. Będziemy musieli sprawdzić, jak on wygląda. Pierwszy raz słyszę o takim Pokemonie. Wrzucimy go do zwykłego Pokebola, czy mam jakiegoś... Czy mam jakiegoś innego Pokebola? No do Premier Bola najlepiej bym go wsadził. Więc pójdziemy sobie do sklepu, ja sobie kupię jakieś dodatkowe Pokemony, moi drodzy. Pokebole znaczy się. I przy okazji rzucimy go do Premier Bola. Premier Bole są bardzo ładne i dlatego chcę je mieć. Okej, dzień dobry. Tu was trochę ogołciłem z tych ścian, jest mi troszeczkę przykro, ale musicie mi wybaczyć. No niestety. Był wyższy cel po prostu. Ty możesz mi Pokebole sprzedać. Sprzedaj mi 5 Pokeboli, 6. Okej. Okay. Powinienem mieć teraz Premier Bola od ciebie. A jednak nie, bo już u ciebie kupowałem. Dobra, nie szkodzi, nie będziemy teraz latać. Wychodzi na to, że Premier Bola dostajemy tylko, gdy pierwszy raz kupuję. Oj. Gdy pierwszy raz kupujemy u danego sklepikarza, ale to naprawdę nic nie szkodzi. W żadnym wypadku. Gdzie jest ta nasza chata? W żadnym wypadku nic nie szkodzi, ponieważ znajdziemy jeszcze parę innych sklepów, więc tam będziemy musieli pamiętać, żeby kupować jakieś pokebole. No a tutaj teraz użyjemy zwykłego pokebola w takim razie. Myk. Trudno się mówi. Nie będzie się świecił najwyżej, hehe. Ale spoko. Najważniejsze, że Aheops się świeci, także... Aceps świeci, więc to jest najważniejsze. I spoko, dzisiaj musimy wyekspić na 40 level Omanite'a, Omanite chyba się to czyta bardziej, żeby go wyewoluować w Omastara. Troszeczkę mamy do ekspienia, czy Omanite ma, jeszcze nie ma założonego, moi drodzy, Exprera, więc sobie na niego zakładamy. I ty, moja droga przyjaciółko, który masz level, ty masz level 25, więc możemy z tobą powalczyć. Troszeczkę leveli wpadnie, nie za dużo, bo nie za dużo, ale zawsze coś tam wpadnie. Lee, o nie, Boże, nie chcę tego ataku, jest beznadziejny. Poison Jab, wszystko na strzał, elegancko. Ściągamy dwa Pokemony miała. No, nie ma rewelacji, ale spoko, tam mamy jakiegoś boss Magikarpia. O, jaki ty wielki jesteś, jaki ty byczy. Jasne, że chcemy cię tu walić na pyrę. Legendary, mogą być z nim jakieś problemy, ale raczej wątpię. W porównaniu do naszego Zanguza, no to jest pryszcz. Myk, Zangus, 2 close combat i po Magikarpiu. 1509 expa tylko. To jest bardzo mało expa, serio. Fisher...
Jakieś pierdoły. Is. Już to wcześniej wydropiliśmy tego Hourglassa. I raczej to olewamy. Tego Bridgemaida nie potrzebujemy w żadnym wypadku, moi drodzy. No i spoko. Idziemy dalej ekspić. W ogóle będę musiał jakoś pokombinować, pewnie, no, może nie w przeciągu jakichś 5-6 odcinków, ale w przeciągu 10 może zaczniemy się interesować spawnieniem legend, moi drodzy. Da się w tej grze, w tym modzie, spawnić legendy. Potrzebny jest do tego altar, który można spotykać na danych biomach. Jeszcze się za bardzo w to nie zaczytywałem, ale to jest bardzo ciekawa kwestia, żeby jakoś polepszyć troszeczkę tą naszą rozgrywkę tych pixelmonów i mieć co robić, bo słuchajcie, to ta gra naprawdę nie polega tylko i wyłącznie na łapaniu tych pokemonów, ale właśnie takie fajne rzeczy jak te skamieliny i tak dalej, to jest coś pięknego, to jest właśnie magia tej modyfikacji, gdzie w innych grach po prostu nie jesteśmy w stanie tego uzyskać. Tak samo jeśli ktoś z was ogląda u mnie serię z Pokémon Leaf Green, wiecie, że tam też jest dużo takich smaczków, jak teraz właśnie gramy na maszynach, żeby sobie Porygona złapać, ale w sumie zastanawiam się, czy w tamtej serii nie złapać przypadkiem z tego gamblu Dratini, bo Dragonite będzie dużo lepszym wyborem niż... O Boże, slashujemy cię w takim razie. Będzie dużo lepszym wyborem niż Porygon, bo okazało się, że Porygon wcale nie jest taki wybitny, jakby nam się wydawało. Jest to bardzo rzadki Pokémon. Zresztą dobrze o tym wiecie. Ale... nie jest on jakoś wybitnie dobry. W ogóle też będziemy musieli kiedyś zrobić odcinek, żeby złapać Pokemona w Pixelmonach. Jest bardzo mała szansa na to, że go złapiemy. I jest ona właśnie, nie wiem do końca, czy jest ona przy stawianiu pecetów? Czy jest ona, czy jest to szansa na przy tworzeniu pecetów? To jest bardzo ważny aspekt tego złapania właśnie Porygona. Wydaje mi się, że on jest dopiero, gdy robimy pecety i to będzie taki odcinek, w którym ja zespawnię te rzeczy, bo jeśli miałbym to wyfarmić, to ja bym się chyba popłakał i zapłakał, szczególnie teraz z moim czasem to nie byłoby najmniejszej szansy, ale ty jesteś cholera ładny. A ty jesteś zwykłym rare bossem, także jakoś super ekstra nam expa nie dasz, ale spróbujemy cię jakoś trafić tutaj. Szu! Oj, cholera. Dobra, Zangus. Spadłeś. Dobra, wracaj. W kublu. Będziemy musieli cię jakoś z góry trafić. To jest zawsze z tymi latającymi Pokemonami jest przypał. Bo Warchiopsa naszego trafią cały czas. Nie da rady niestety. Musiałbym jakiegoś game moda włączyć, żeby jakimś cudem udało mi się go w locie trafić, ale nie, nie będę kombinował, już w dupie z tym bossem. I znowu jest bardzo mało Pokemonów. Wybaczcie, że tak zaciągam, ale mi troszeczkę katary głapie. Jak wiecie, jest bardzo zimno na dworze, a mówię, ja latam cały czas w tej weftę. O, są jakieś Granbule, tak? Granbul to się nazywało? Dobrze pamiętam? Ten Pokémon? Zawsze zapominam nazwy tych Pokémonów. Granbull, dokładnie. Które masz lewe? To by mieliście duże levele. Seaviperem cię spróbuję pocisnąć, chociaż może mieć problem z Seaviperem cię pokonać. Pamiętam, że ty jesteś bardzo silny. A, nie, damy sobie radę. Raczej bez problemu. No, bardzo dużo expa. Matchet. Deals your attack the hurling a blow of maddened target. It also reduces the target speed. Nie, olewamy. Nie chcemy, chcemy jakieś atakujące... atakujące ataki. Bardzo dziwnie to brzmi, nie mogę się przyzwyczaić do tego powiedzenia. 38, ty również mi dasz sporo expa, więc chcemy cię zaatakować. Skoro jesteśmy też przy jeziorku, to zaraz sobie Archiopsem pociśniemy troszeczkę goldiny, żeby oczywiście żarcie jakieś dorwać. Już mam 27 level Omanite'a, więc w sumie całkiem, całkiem spoko. I też zaraz się cofniemy, żeby zobaczyć, jak tam się dzieje z naszymi 18 level. Wingetek na strzała. O nie, czekaj. No. Brain. Bite Constrict. Zamiast Constricta. Nie przeczytałem dokładnie, co ten atak robi, ale wiem, że jest atakiem atakującym, tak jak reszta. Czy jest tu jakiś Goldin jeszcze? Bo tak średnio z Magikarpiami mi się chce walczyć, szczerze. Może być problem, cholera. W ogóle możecie mi też napisać pod filmem, czy reflektujecie na jakieś odcinki zbudowania w tych Pixelmonach, bo fajnie by było, żebyśmy sobie zrobili jakąś fortecę. I nie wiem, czy robisz to w swoim wolnym czasie, czy może zrobić to na jakimś live'ie, czy coś takiego, nie wiem, byśmy musieli pokombinować. Jest bardzo duża szansa, że kiedyś zrobimy live z Pixelmonem, bo wiem, że mówiłem, że z Pixelmonem live'a nie będzie, ale gdy uzbieramy jakąś większą ilość poków, to fajnie by było, żebyśmy wszystkie wyekspili na jakiś w miarę konkretny poziom. Ten live jakiś długi na pewno nie będzie, ale zawsze lepszy rydz niż nic, prawda? Wiem, że bardzo chcecie live'y z Pokemonów, szczególnie, że
To jest w tym momencie jedna z moich... Wow, co ty się tak zerwałeś, gościu? Z najpopularniejszych serii na moim kanale, więc... Że bylibyście bardzo zadowoleni z tego faktu. Elegancko. Weźmy się. Okejka, tu jakiś Elektabuzz jest. Może byśmy Elektabuzza złapali, bo w sumie Elektabuzza nie mamy. Tego Granbulla też bym mógł złapać. Mogę się zacząć bardziej bawić w złapie wszystkie, wiecie o co chodzi. Jednak taki był cel Pokémonów, żeby złapać je wszystkie. Więc kurde, może w końcu zaczniemy łapać wszystkie Pokémony, które nas zaczęły. Seawipera już mamy, Arbok by nam się przydał. W sumie masz 46 level. Wypadałoby, żeby ciebie złapać na jakimś większym levelu, mój drogi przyjacielu. Więc raczej cię olejemy w tym momencie. Albo cholera. Rzućmy w ciebie jednym pokebolem, tak dla testu. Zobaczymy, może się uda ciebie złapać. Broke Free, to nawet się z tobą nie bije dalej. Po prostu cię poka... W ogóle jakim cudem nie mogę się przyzwyczaić do tego, że Arbok jest w stanie Elektabuzz. Elektabuzza sobie złapiemy, jak się uda. Tylko nie wiem, czy ja cię nie zabiję tym moim magnitudem. Tak myślałem, że cię zabiję, cholera. Mogę użyć jakiegoś słabszego ataku. No, ale nic, trudno. W ogóle nie mogę się przyzwyczaić do tego, że Sandslash jest takim dobrym Pokemonem, cholera. Naprawdę, jeśli chodzi o inne Pokemony chodzące, to on wszystkie na strzała bierze. O, no może na Granbulla nie działa to tak dobrze, jakby się wydawało. Rapid Spin? A, widzę, że ty jesteś bardziej Pokemonem tankiem, z tego co widzę. Rollouta na ciebie żyjmy. Rokowe rzeczy na ciebie nie działają zbytnio. No cóż, podpaliłeś mnie. Ciekawe. No, Sandslash nie dał rady. Pokonajmy go samym Omnite'em. Skoro użyłeś ataku ognistego, to Water Gun powinien załatwić sprawę w tym momencie. A może i niekoniecznie. Brain? Brain sobie dał radę. Super. 32 level Omanite'a. Jeszcze 8 leveli, moi drodzy, i mamy ewolucję. Oma stara! Bardzo mnie to cieszy, słuchajcie. Arbok. Slashem, musimy cię... Uuu! No tego się nie spodziewałem, że spadniesz na strzał, mój drogi przyjacielu. Hypno. Jakiś tu sobie biega. No możemy cię w sumie pokonać. I też będzie się trzeba wybrać niedługo. Nawet nie wiem, czy zaraz się nie teleportujemy, moi drodzy. W sumie teleportujemy się, tak zrobimy. Teleportujemy się na pustynię i tu się pobawimy. Zresztą sobie połapiemy jakieś Pokémony. O, jeny! Zapomniałem otworzyć Allo Cheats, Start to Land. Teraz możemy się teleportować bez problemu. Zapomniałem o tym. Co tu, jakiś goście biegają? Skorupi, jest jakiś bosik, też zaraz się do niego przejdziemy, tylko na sam początek by się nam przydało, żebyśmy jednak, cholera, się wyleczyli troszeczkę, bo nasze Pokémony już słabną. Halo, gdzie tu jest wejście? Przepraszam bardzo. Dzień dobry! Halo? Ryzysie? Dobra, wyleczeni. Idziemy straight ahead. Jest noc. Jesteśmy w nocy na pustyni. W nocy na pustyni jeszcze w tej serii Pokémonów, Pixelmonów, nie byliśmy dokładnie. Jak wiecie, były dwie albo trzy serie już. W sumie, które były bardzo szybkie, ta jest jedna z najdłuższych. To jest druga. Czy trzecia? Trzecia jednak. No, ale nieważne. Widzę, że to są jakieś skorupi. Ty jesteś skorupi. W sumie możemy cię złapać. Jestem ciekawy, w co ty ewoluujesz. Będzie na live'a. Będzie na to, żeby cię wyekspić na live'ie. Więc czemu by, cholera, nie? Złapmy cię. Tylko tak, żeby ci za bardzo krzywdy nie zrobić, cholera. To chyba Omanite'em będę... Albo Urtotlem? Urtotlem zobaczymy, bo to masz najmniejszy level Urtotl w tym momencie. Ale i tak cię ściągnę na strzała. No, tak myślałem. Niepotrzebnie. Takie Pokémony będę musiał chyba na żywca łapać, wiecie? Bo one mają dosyć dużą szansę pewnie na to, żeby zostać złapane. Więc nie będzie się trzeba z nimi za bardzo tam, cholera, męczyć. Tu coś latało. Czym ty byłeś? Spinarak. Spinaraka też nie mamy. I Spinaraka spróbujemy złapać na żywca. Kurde. Myślę, że nie będzie problemu, bo to jest raczej taki Pokémon. O, dosyć słabawy, więc... nawet się nie będziemy bawić w to, żeby później składać te pierdoły. Super, mamy Spinaraka, czyli jeden dodatkowy Pokémon w naszej kolekcji i znowu zebrałem to gówno. Dobra, teraz już nie zbiorę. Jakiś Magikarp bosik, idziemy pocisnąć. Nie da nam zbyt dużo expa, ale kurde, czemu nie? Tak samo nie widzieliśmy jeszcze w tej serii żadnej wieży duchów. To jest Holender dziwne, co najmniej. Gdzie jesteś, ty wredny Pokémonie? Ojeju. Czekajcie, wezmę sobie na piątkę. Patrzcie, ile to jest kamieni. Czy to akurat nie są skamieliny, ale później się tym zajmiemy. W sumie możemy zaraz sobie tutaj zaznaczyć też jakieś pointa, że tu jest bardzo dużo tych pierdół.
żeby później tu wejść. O, jest, jest, widzę bossa. I albo wejdziemy tu na jakimś odcinku, albo wejdę sobie sam po prostu i pozbieram te wszystkie skamieliny. Raczej zrobię to poza odcinkiem, bo już jeden odcinek z skamielin był. Nie chcę was zamęczać tym bieganiem pod wodą, bo to w sumie nie jest zbyt fascynująca rzecz. Tu coś widzę. To jest w ogóle lewitujący klocek wodny. XDDDD. Magikarpiu, nie będziemy się tak bawić. Jak ty masz zamiar mi tak uciekać, to ja się pierdzielę, gościu. Ja to pierdzielę. Idę sobie stąd. Idę na moim Archiopsie. Gdzie jest ten niby ekstra spawn Pokemonów, ja się pytam. Tak sobie ustawiłem na dużego. No w sumie jesteśmy... I za Blastoise? O, Holender. O, Holender. O, Holender. Chyba cię złapę, wiesz? No, złapę cię, Blastoise. Złapę cię, złapę cię. Wtedy możemy naszego Wartortla podmienić i już będziemy mieli ewolucję. Ale nie chciałem cię Archiopsem akurat. W sumie, to będziesz dobry na niego. On jest Pokemonem... wodnym. Tylko tak, żebyś go nie zabił, Archiops. W ogóle ten Blastoise mnie atakuje, czy coś? Czy ma na mnie... w dupcy mnie ma? Dobra, jeszcze jeden... Uuu, jajaj. Dobra, zaczęło trafiać, ale jest na dwerie... Oczywiście, mój przepiękny Pokémon... Nie, nie chcę protektować. Mój przepiękny Pokémon musiał wziąć na strzała Blastoisa, który... cholera... był jedynym Blastoise'em, jakiego spotkaliśmy do tej pory, bo musiał walnąć krytyka na sam ostatni atak, gdy ja go chciałem łapać, bo przecież to by było chore, gdyby tego nie zrobił, prawda? Ty masz 16 level, to no, mi się nie chce ciebie klepać. Wiecie co, zrobimy tak, idziemy na chatę, pierwsze to jest teleport na chatę. Zrobimy sobie. I przejdziemy się na spawn, tam gdzie były te bardzo dziwne Pokémony i gdzie ostatnio złapaliśmy Feraligatra. To nie była azdy dazdy, tylko spawn. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest jakiś super ekstra podłużnik, jest Dwebble. Dwebla też możemy złapać, cholera. Murkrow. Murkrowa też chciałem zawsze złapać, ale pamiętacie, jak się z nim bardzo męczyłem? Slowpoke, jakieś pierdoły. Tam coś jest jeszcze. Slowpoke na 23. Murkrow, 20. Chodź tu. Chodź tu, Murkrow. Żebym ci nie zrzucił. Na strzała. Niestety cię zdjąłem. Wypad z tym jajkiem. Uuu, dzień dobry! Co my tu mamy? No siema, to jest już przemiana. Ladyba! Tylko czy ja chcę łapać przemianę, czy olać? Wartortla mamy, proszę bardzo, 32 poziom. Ale nie, nie łapam. Mamy 32 poziom swojego Wartortla, więc raczej ciebie olejemy, już nie chcemy cię łapać. A w sobie moglibyśmy cię sklepać, bo to bardzo dużo levela dasz. Chodź tu, Wartortlu. Mamy też Hudhuta. Hudhuta też możemy złapać. Hudhut jest bardzo fajny. Dragon Breath w takim razie. 1235 XP za 32 level to jest bardzo, bardzo dużo. Hudhuta chcemy złapać. Hudhut jest bardzo fajnym Pokémonem. Chodź tu, Hudhut. Ciach! 35 level. No i spróbujmy teraz. Z Hudhutem raczej nie było problemu, żeby go łapać w zwykłe pokebole, więc... spróbujmy zwykłego. Chociaż ten miał spory level. To może być różnie. Ej, Capture Noctowl, za pierwszym razem. Co za zwiecha dziwna. Proszę mi się tak nie zwieszać. Jest i Feraligatr, który dziwnie lata. Leriba. Feraligatr wszedł do wody. W sumie bym z nim powalczył, bo on też bardzo dużo exp da. Chodź tu, Feraligatr. Też jesteś ogromny, cholera. Gdyby nie fakt, że mamy już takiego jednego bydlaka śmierdziela, to bym się tam zainteresował. O Jezus, nie trafiłem. W takiego wielkiego gościa nie trafiłem. Mam dużo lepszego Feraliga. O, Trona strzała cię wziął. O, cholera. A to kozak. Ladybę sobie złapiemy. Ladyba. To był Noctowl w ogóle, a nie Hudhut. Pomyliłem. Złą przemianę wymieniłem. Zaraz byście mi zwrócili uwagę. 68 level. Może być trochę z tym problemów? A nie, niekoniecznie. Archiops, dasz radę? Łopa, dupa, dałeś radę. Oczywiście, że tak. Omanite, 2000 expa. Fajnie. Jakiś Quash, Sync. Spoczko. Są jakieś fajne rzeczy. Bardzo mnie to cieszy. Tam coś jest, cholera. Wiecie co? Użyję sobie Pokehila, żeby już nie uciekać. Pokehil.
Idziemy zobaczyć, bo tam się coś cholera rusza, ale nie mam pojęcia, co to może być. W ogóle zostało nam jeszcze do bicia 4 levele. Mi się wydawało, czy to się coś rusza, czy... Nie, no chyba mi się wydawało, słuchajcie. W ogóle patrzcie, jak ta wyspa jest bardzo zaludniona w porównaniu do wszystkiego innego tutaj. Dobra, chyba tego slowpaka zbierzemy. Wybierzmy sobie slowpaka z jakimś największym levelem, 28, 32, 45 i to już jest slowbro. Ale ja bym chciał slowkinga zrobić, więc sobie złapiemy najpierw slowbro. Jest w ogóle crowdound. Jeden, to też sobie zaraz z nim zobaczymy i załatwimy cię z anguzem oczywiście. Nie, nie wezmę cię na strzała, nie ma szansy. Jeszcze jeden atak powinieneś przeżyć, tylko proszę cię, Zangus, nie walnij krytykala. Zrób to dla mnie i nie walnij krytykala. O kurde, ty dziadu. Dobra, weźmy tego i spróbujemy cię złapać pokebolem. Zobaczymy, jak nam to zajmie. Za pierwszym? Czyżby? Za pierwszym, mamy Slowbro. Slowbro jest bardzo dobrym pokemonem już. Dobra, idziemy tego Crowdanta zabić i dostaniemy za niego sporo expa, więc bardzo, bardzo się cieszę. Ten War Turtle też mnie bardzo ciekawi. Słuchajcie, w ogóle patrzcie, ile tu się starterów respi. O, Sheldery są. Sheldera też sobie złapiemy. Czemu by cholera nie? Poke Heal. Zandus. Let's go. Uhuhu! Ojajaj, widzę, że oddałeś. Nie jesteś mi dłużny, cholera. Dobra, Archiops, sam sobie da żadę. Wing attack. Nie! O ty kurde, dziadu śmierdzący. Omenate. Nie! War Turtle. Water. Tak to ja się nie bawię, gościu. Dziękuję bardzo. Trochę się zirytowałem, cholera. Poke heal. To jest raz i ja chcę to uciec, bo ja chcę sobie dostawać na Omanite'a expa, bo zaraz... He, niedługo koniec odcinka, a my nie mamy jeszcze wbitego na Omastara. I temu w ogóle Pinsir, czy mi się wydawało? Tentakul. Spoko, może być i Tentakul. Ancient Power, nie chcę tego ataku, nie lubię go. Nie dajesz mi milionów expo, drogi przyjacielu, ale przynajmniej hajs na to by zarobimy. Więc nie ma co narzekać. Okej, okay, to mam jakieś Slowbro, 48 level. Jest Pinsir. Gdzie bym złapał tego Pinsira? Co w ogóle to robi Pinsir? W bardzo dziwnym miejscu się spełnił. To chyba o to chodzi, że on z tymi trenerami łazi. Dobra, zeslashujemy cię w takim razie. Nawet lepiej na ciebie działa slash niż Close Combat, więc jeszcze lepiej, przyjacielu. 2487 expa. Omanite ma 38 level, więc zaraz będzie ewoluował. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pinsir? Który masz level, Pinsirku? Heracross! Kurde, zawsze Pinsira z Heracrossem. Nie wiem, dlaczego cały czas mylę te dwa pokemony. No w sumie nie są nawet zbytnio podobne. Burmi. Ciebie też mogę złapać. Heracross, 45 level. Heracross. Dobra, let's go. O, idealnie. Tylko jakbyś wszedł... No, jajaj. Na jednego pokebola musisz wejść. Nawet Greybola w ciebie rzucę. Jesteś. Pięknie. Mamy Heracrossa. Bardzo dzisiaj dużo pokemon... Pokemonów złapaliśmy. Użyjemy sobie Pokehila, oczywiście mówię, tylko tak dzisiaj wyjątkowo tego Pokehila używamy. Bo nie chcę się teraz latać w tej WFT, a mamy niezbyt dużo czasu. Tam Butterfree się expi. W ogóle co to za Pokemony dziwne się respią? What the fuck? Tego Burmiego to sobie rzucę o taksę złapę. Myślę, że nie będzie większego problemu. Brookfree? O ty kurde, dziadu mały. Piąty level i tak się rzuca? Ale to mi się, że ty pokaż mi w ogóle Tyryjca, czym ty jesteś? Jesteś bardzo dziwnym pokemonem. Złapę ci dzisiaj, gościu. Nie ma szans, żebym cię nie złapał. Bro! Co ty ćwiczysz? Ty jesteś jakiś rzadki pokemon, coś mi się wydaje. Ty kurde dziadu śmierdzący. Dobra, to gonimy cię, sam chcesz i tapić. O, Lapras! Laprasy są, Laprasy też bym cholera złapał. Blastoise znowu. Bardzo fajne rzeczy. Nie, wiecie co? Jednak Blastoise'a, tego nawet co dam, zaraz go sklepiemy, bo bardzo dużo expa daje, a my sobie naszego War Turtle'a wyexpimy spokojnie. Wzięliśmy go jako startera, więc cholera, szkoda go zostawić tak z boku i wymienić go na innego Blastoise'a. To nie ma zbytnio kurde sensu, ale tego Burmiego muszę złapać, bo mnie strasznie irytuje już ten Pokémon. Nie wiem, co to jest za Pokémon, ale wiem, że albo startery, albo bardzo rzadkie Pokémony. Fuck. I się tak ciężko łapie, więc nie odpuszczę dziadowi. Nie ma bata. Pyk. Jak tam?
Dobra, Burmi, masz jeszcze 4 pokebole. Jak nie, to cię olewam. Pięknie, no i co? Widziałeś? Wystraszyłem cię i od razu żeś wskoczył. Fajnie, będziemy mieli co ekspić. Bardzo mnie to cieszy. Tam jakiś Mariel jest? Jakiś Mariel? I idziemy tego Blastoise'a pokonać, bo on bardzo dużo levelida. Myk. Siema, Blastoise. Oj, 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 oj. Już miał 40 któryś level na pewno. A nie, jednak 39. Nawet ja Chiopsa mogę pokonać. Może i niekoniecznie. To był zły wybór. Dobra, Gaussy Viper. 2878 expa. Jeszcze tylko dwa levele. Dawaj, dawaj, dawaj. Czy to jest Krabi? To jest Krabi. To jest Kingler, bym bardziej wolał. To jakiś Seeking jest. Seeking też będzie miał spory poziom. To nawet dwa Seekingi, moi drodzy. Z grzechem... What the fuck? Zniknął w czeluści, dziad. Tam jest Kingler i Feraligatr, czy mi się wydaje? Nie, to jest Krabi taki duży. Spoko, poka heal. Dawaj mi tego Archiopsa. Shiny Sneevee! Let's go! Wow, wow! Ciebie też zaraz łapiemy. Ale kurde, jest shiny, jest shiny, jest szarni, shiny, jest shiny! Nice! Nie odpuszczę ci, gościu. Tam też był bardzo fajny Pokémon, nie wiem co to jest, nie pamiętam jak się nazywa. Sneevee jest starterem, chyba! Nie chcę znowu skłamać. A Sneevee mi się kojarzy, że to był jaki był starter. Gościu, ma wszystkie pokebole, idą na ciebie. Dajesz mi się złapać, gościu. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest, cholera. Sneevee, no nie odpierdzielaj! Naprawdę! Ty cholera mała! Bo jeszcze, że jak się teleportuje, to ty znikniesz. No ja znam was, startery, śmierdzi dupce. Wy zawsze znikacie. Czy bardziej... A, tylko dobra się teleportował. Bardziej shiny niż... Kurde, mamy bardzo małe szanse na złapanie go, cholera. Dobra, go. Bardzo mi ciekawe, co to za pokemony się tu w ogóle respią. Musimy częściej tu przychodzić, cholera. Azumarill. Pięknie! Let's go! Sneevee shiny! A ty czym jesteś? Mam też sporo pokeboli, żeby cię, cholera, złapać. I bardzo bym chciał cię złapać. Nie ukrywam, co to są za pokemony dzisiaj? Czym ty jesteś? Serperior. Bag, pokeball, próbuję cię łapać. Okej, okay. Tak działasz, dobra, wing attack. Zabiliśmy cię. No nic, trudno się mówi, ale byłeś bardzo ładny. Dobra, jeszcze jeden level, słuchajcie, i mamy ewolucję. Bardzo mi to cieszy. Squirtla nie atakujemy, bo to nie ma sensu. Jest i Slowbro. Slowbro sobie poradzimy bez mniejszego problemu. Tylko nie Archiopsem. Dlaczego ja walczę Archiopsem w ogóle? Ran, ucieknij. I zawalczmy sobie z Anguzem. Slash. Jeszcze jeden slash i będzie po Slowbro. Myk. Trader, co ty tam masz ciekawego? Liquitung Zeductrio. Nie, nie chcę. Nie chcę się bać, bo to są pokemony, które tak średnio mi obchodzą, w sumie obydwa. Okejka. Slashik. No, na strzała. Szybki expik. No, jeszcze jeden levelek, moi drodzy. Jeden levelek i lecimy. Horsey. Nie, no Butterfree? Po co ja w ogóle Butterfree atakuję? Szkoda czasu tylko. Wszystko, zresztą lecimy, dawaj. O, 77. O! Ewolucja! O, ma star? Let's go! Let's go! O, ma star. Show yourself. Spike Cannon.
Sharp spikes are shot at the target in rapid succession. They hit 2 to 5 times in a row. To jest fajne. Zamiast czego my to chcemy? Zamiast watergana? Zresztą zamiast watergana. Albo zamiast bajta. Rollout też jest dobry, ale do rollouta mamy tego. Dobra, zamiast rollouta weźmiemy. Bardzo ciekawe, moi drodzy Pokémon. Dobra, swoją drogą. Pszt, pokaż nam się. No nie jesteś ty ładny. O, ma stary jest paskudny strasznie. Jesteś brzydki straszliwie. No ale cóż. Dobra, słuchajcie. W takim razie cofamy się do domu. I zobaczmy sobie naszego nowego kolegę. Odłóżmy, ale jesteś sniwi ładny, cholera jasna. O, Master w takim razie idzie na odstawkę. Tylko zaraz go sobie musimy wysiągnąć sobie z ciebie Exprera, mój drogi kolego. Myk. Idziesz w odstawkę. I weźmy halo. A 90% jest, o kurde. O cholera. 92, jeszcze chwilka i będzie. To możemy jeszcze się sekundę wstrzymać. A więc tak, pamiętajcie, żeby w ogóle zostawić lajka jeszcze raz pod tym filmem wam. Może uda nam się pobić rekord z ostatniego odcinka. I może jeszcze wyżej pójdzie ten film niż ostatni. To już w ogóle by było super ekstra fajnie. A tu 99% i zaraz mam w ogóle jaki to jest ładne. Czym ty jesteś? Anorit. Co? Anorit. Jesteś bardzo ładny. Zobaczmy w co ty ewoluujesz, mój drogi kolego. Anorit. Anorit? W Armaldo! Oj, to będzie Pokémon, moi drodzy! To będzie super ekstra Pokémon! Ewoluuje oczywiście na 40 levelu, jak większość już z tych Pokémonów tutaj. Około 40, więc super! Ja cię kręcę, będziemy mieli naprawdę co ekspić. Ale na ten odcinek to by było tyle, także trzymajcie się i do następnego odcinka z Pixelmonów. Siemano, cześć!